Cześć, witam Was w niedzielnym odcinku na moim kanale, w którym to podejmę temat podatności NetCat oraz postaram się udzielić Wam odpowiedzi, w jaki sposób ona wpłynie na nas jako na posiadaczy oraz na klientów rynku kryptowalutowego, czy jesteśmy bezpieczni, czy możemy coś zrobić. Ta seria, przypomnę Wam tylko, powstaje na podstawie pytań, które pojawiają się lub przemyśleń, które nachodzą mnie podczas tygodnia, kiedy to analizuję dla Was różne projekty oraz w przypadku, gdy wpłynie do mnie z Waszej strony jakieś pytanie odnośnie właśnie ogólnych kwestii związanych z kryptowalutami, głównie kwestii technologicznych i kwestii związanych z bezpieczeństwem. Mnie, jeśli chodzi o analizy, gdyż analizą zajmuję się w odcinkach podczas tygodnia. Te odcinki są oznaczone zieloną ramką. Odcinki niedzielne, odcinki weekendowe traktujące kryptowaluty, ich aspekt techniczny i bezpieczeństwa są oznaczone właśnie czerwoną ramką. Tutaj odpowiem na pytanie, odnośnie którego Bitcoin Phoenix zastanawiał się w swojej audycji. Dlatego też od razu przejdźmy do rzeczy. Pojawił się artykuł na portalu Bitcoinist odnośnie właśnie możliwości związanej z kradzieżą kluczy, które są przechowywane na serwerach różnych giełd. I czy te klucze prywatne naszych właśnie portfeli kryptowalutowych, czy portfeli, które posiadamy na giełdzie, mogą zostać ukradzione i jaki to ma wpływ na nas jako na użytkowników tego rynku. Mówimy tutaj już konkretnie o ataku niedawno właśnie wykrytym, określanym jako NetCat. Jest to atak typu side channel, atak na element architektury komputera, a nie atak na implementację konkretnego algorytmu. Tutaj atakujący nie musi mieć dostępu do lokalnego komputera, czyli do komputera, który chce atakować. Może to zrobić po prostu zdalnie, wykorzystując sieć. Jeśli chodzi o mechanizm, który jest podatny na ten właśnie atak NetCat, który jest typem ataku side channel, jest to konkretnie mechanizm zaimplementowany w procesorach Intel Data Direct Input Output Technology. Ta technologia, podkreślę jeszcze raz, jest zaimplementowana jedynie w procesorach firmy Intel. Nie ma jej w procesorach AMD. Krótkie wyjaśnienie, to działa ona w oparciu o ten właśnie mechanizm DDO, czyli mechanizm dający bezpośredni dostęp urządzeniom peryferyjnym komputera do procesora, czyli urządzeniom takim jak na przykład karty sieciowe. One po prostu mają możliwość dzięki temu mechanizmowi na dostęp bezpośrednio do pamięci cache procesora, co oczywiście zwiększa szybkość współdziałania tych dwóch komponentów. Atak ten natomiast w oparciu o uczenie maszynowe na podstawie opóźnień czasu dostępu do cache procesora, atakujący będący podłączonym przez SSH, czyli mechanizm Secure Shell do serwera, jest w stanie przechwycić sesję SSH klienta. Jak to należy rozumieć? Serwery będące komunikujące się ze sobą w serwerowniach, czy też właśnie w chmurach publicznych, czy prywatnych całej infrastruktury, komunikują się między sobą, a nawet powinny komunikować się właśnie w oparciu o SSH. I tutaj mamy taki przypadek, iż w momencie, kiedy te komputery, właśnie które hostują dane naszych giełd kryptowalutowych, one wymieniają się informacjami między sobą, w momencie, kiedy atakujący również będzie w stanie połączyć się poprzez protokół SSH do takiego serwera, jest w stanie odczytać to, co właśnie płynie, te informacje, które są wymieniane pomiędzy serwerami, właśnie w oparciu o tą podatność.
Z ciekawych rzeczy należy dodać to, iż jest to pierwszy zdalny atak typu side channel, czyli atak na architekturę komputera, nie atak na jakiś konkretny algorytm. Czy jako użytkownicy możemy bezpośrednio wpłynąć na to? Moim zdaniem nie możemy. Tutaj duża odpowiedzialność jest po stronie konkretnych giełd, po stronie dostawców ich infrastruktury. Dlatego my jako pojedynczy użytkownicy, że tak powiem, nie mamy żadnego wpływu na to, co tutaj się tam dzieje. Oczywiście mówimy tutaj o blockchainie, o decentralizacji i o takiej architekturze. Pamiętajmy jednak, że iż tam na dole, na jednej z niższych warstw całego modelu są komputery tradycyjne, są serwery, które między sobą porozumiewają się, muszą ze sobą się jakoś porozumiewać. I te serwery, które właśnie zaopatrują giełdy w infrastrukturę, one właśnie komunikują się dzięki temu SSH i o ile te serwery są wyposażone w procesory Intel wraz z funkcją DDIO i, co też jest mało prawdopodobne, atakujący będzie miał możliwość połączenia się poprzez właśnie protokół SSH do takiego serwera, wtedy te klucze rzeczywiście mogą wypłynąć. Osobiście wydaje mi się, iż jest to bardzo mało prawdopodobne, gdyż samo zdalne połączenie się przez SSH do danego serwera już w znaczącym stopniu narusza bezpieczeństwo całej infrastruktury. Oczywiście mogą to zrobić osoby z wewnątrz danej organizacji, które mają to w znacznym stopniu ułatwione, ale tutaj również na to nie mamy wpływu. To już o tym decydują konkretne wewnętrzne procedury zarządzania bezpieczeństwem firm dostarczających konkretne rozwiązania właśnie sprzętowe, które są wykorzystywane przez poszczególne giełdy. Także jeśli chodzi o tą podatność z mojej strony, to tyle. Jeśli macie jakieś pytania, proszę o pozostawienie ich w komentarzach. Jeśli jakieś kwestie związane właśnie z kryptowalutami, z technologią blockchain, kwestie czysto technologiczne, kwestie właśnie związane z bezpieczeństwem Was nurtują, a nie możecie na nie znaleźć odpowiedzi, proszę o taką informację w komentarzach. Ja może co niedzielę będę sobie wybierał jedno z popularniejszych czy powtarzających się pytań i postaram się udzielić na nie odpowiedzi, tak jak to zrobiłem w tym przypadku. Także dziękuję za poświęcony czas. Cześć.